Cześć, witajcie podróżnicy z tej strony Grid. Jak może niektórzy z was poznają, jestem na naszej planecie społeczności. Spróbujemy sobie odwiedzić kilka baz, zobaczymy czy znajdziemy coś więcej niż mi się udało znaleźć na live'ie. Nie będziemy ich zwiedzać, poglądamy je sobie z lotu ptaka, jeżeli ktoś chce przyjrzeć się im dokładniej, zapraszam na naszą planetę. Glify do niej znajdziecie na stronie No Man's Sky Polska na Facebooku. Każdy mile widziany, także jeżeli tylko chcecie, zapraszamy, możecie się osiedlić. Sobie polatamy, a ja porozmawiam, porozmawiam o kilku rzeczach, które ostatnio w No Man's Sky'u i wokół No Man's Sky'a się dzieją, a są to rzeczy dość poważne. Zacznijmy może od tych spraw dla nas dobrych, pozytywnych. Ptaszki coraz głośniej ćwierkają o tym, że ma się pojawić w najbliższym czasie update. Niektórzy mówią o tygodniu, niektórzy mówią o dwóch tygodniach do końca listopada, no bo w grudniu chyba nie było żadnych update'ów jak dotąd, więc jeżeli coś się pojawi, pojawi się zapewne do końca listopada. Czemu tak uważam? Zauważcie, że większość ekspedycji była jakby wydarzeniem sezonowym. Były przypasowane do pór roku. Średnio wychodziły 4 ekspedycje rocznie, jeżeli się nie mylę. Więc no czas powoli ucieka. Mamy okres zimowy. Czyli dobrze by było, żeby też się pojawiła tam jakaś ekspedycja, nie? Oczywiście jest to tylko moje gdybanie, moje i kilku innych twórców, ponieważ tak jak przeglądam kanały ludzi, którzy tam w No Man's Sky'u trochę siedzą, generalnie każdy z nich potwierdza, że w najbliższym czasie powinien jakiś patch się pojawić. O ekspedycji chyba tylko kapitan Steve z tego, co kojarzę, wspomniał. Dodatkowo co? No dodatkowo sam Sean Murray, jeżeli się cofniecie chyba z 2-3 miesiące wstecz, jeśli chodzi o jego tweety, mówił o tym, że co 4-8 tygodni powinna się pojawić jakaś duża poprawka, czy duży dodatek do gry. Jak chcecie, możecie wejść sobie na X-a, tam na konto Shona Murray'a, tam ewentualnie konto Hello Games, gdzieś tam to było. Może nawet znajdę to, wam wrzucę. O, troszeczkę się przeliczyłem, 7 miesięcy temu. Ale jak widzicie, no jest napisane jakby, także co 6-8 tygodni powinien wpaść dość duży patch, także czy po cichu, że też tak będzie. Nie ukrywam, chciałbym jakąś ekspedycję. Wiem, że stosunkowo niedawno zakończyła się poprzednia. Gdzie to będzie? Z miesiąc temu? No, około miesiąca temu chyba, nie? Ale wypadałoby ten niesmak nadrobić, który pozostał po ostatniej, bo no nie ukrywam, że średnio mi się ona podobała. Co? Oczywiście, tylu ilu graczy, tyle spekulacji. Ponownie pojawia się temat Matki Pustki, The Void Mother. Ponownie się pojawia temat Atlasa. Ponownie pojawia się temat rasy autofagów, rozszerzenia ich fabuły. Oczywiście poprawki w multiplayerze, które no dość uprzykrzają życie graczom. Tutaj zrobimy wyjątek, sobie skoczymy, ponieważ obiecałem śmignąć się rollercoasterem. Oczywiście
jak żeby inaczej dałem się złapać w pułapkę po raz kolejny. Ale teraz już jest okej, już wiem jak z tego wyjść, nie? Skoro obiecałem, że się przejadę, to słowa dotrzymuję. Że mnie po tym z gry nie wywaliło, nie? Ani nie skraszowało, to jestem w szoku. Także osobiście jeszcze w tym miesiącu oczekuję jakiegoś update'a. No, będę mocno zawiedziony, jeżeli nic takiego się nie stanie. Poza tym inna sprawa, że bardzo mocno ożywił się sam Sean Murray na X-ie, co zazwyczaj skutkowało jakimś update'em. Na razie wrzucał tam jakieś prace, widziałem dość ciekawe w sumie grafiki. Poszły też jakieś posty, więc myślę, że nas nie zawiedzie i coś się w najbliższych dniach pojawi. No ale dobrze, dość lania wody, jeśli chodzi o update. Mówię, są to moje marzenia, jest to w sferze na razie gdybania. Bardzo dużo ludzi o tym zaczęło mówić, więc może jest coś na rzeczy, ale jeszcze nic pewnego nie wiemy. Sprawa druga. Pojawiło się roczne zeznanie podatkowe Hello Games. To już drugi rok z rzędu, kiedy jest w nim, czy stoi w nim, jakby, że Hello Games pracuje nad nową grą. Tak jak strasznie jestem jej ciekaw, strasznie mnie intryguje, co to będzie. Czy będzie to projekt podobny do No Man's Sky'a, czy też może zupełnie co innego, niezwiązanego z kosmosem. Grunt, żeby było fajne, nie? Ale obawiam się trochę, że siły zostaną rozdzielone teraz między kilkoma tytułami. Nie będzie szła już cała para w No Man's Sky. Tylko wiadomo, że będą boostować swój drugi tytuł. No mam nadzieję, że się mylę, ale różnie może być, prawda? Także z jednej strony jest to bardzo dobra wiadomość. Pewnie dla nas im więcej gier, tym lepiej, zwłaszcza tych dobrych gier tworzonych przez ludzi z pasją. Z drugiej strony nie wiem dokładnie jak duże jest to studio, czy dźwignie utrzymanie dwóch gier na swoich barkach, więc no cóż, poczekamy, zobaczymy, nie? W każdym razie ja z radością przywitam każdy nowy tytuł, jeżeli tylko będzie grywalny. Sprawa trzecia, którą już poruszałem na poprzednim filmie, generalnie typowo nagrałem filmik dotyczący tego. Cały czas jest szum wokół chęci zakupu Hello Games przez Microsoft. Tutaj ludzie podzielili się na dwa obozy. Generalnie ci, tych, którzy twierdzą, że no nie ma opcji, nie dojdzie do tego, bez sensu. No, dlaczego Microsoft miałby kupić Hello Games, czy też czemu Hello Games miałaby dać się kupić przez Microsoft, może w ten sposób. Wiadomo, że są ludzie, którzy tym rządzą i no mogą się po prostu nie zgodzić, nie?
chociaż jeżeli w grę wchodzą duże pieniądze, może być różnie. No, jest też druga grupa ludzi, do której niestety ja również należę. Uważam, że jeżeli w grę wchodzą duże pieniądze, może zdarzyć się wszystko. Nawet jeżeli Hello Games nie będzie w stanie, nie będzie chciało sprzedać się, to kto wie, czy Microsoft nie znajdzie sposobu, żeby takich kupić. No wiecie, na zasadzie jak nie prośbą, to groźbą. To dziki świat, więc uważam, że wszystko jest możliwe. Trochę sobie pozwoliłem też pogadać z twórcami, gadałem z Hiro, udało mi się trochę porozmawiać z profesorem Snikalem, kapitanem Steve'em nie, ale wrzucił dość jasno filmik, w którym przedstawia swoje stanowisko. I tak jak Hiro i kapitan Steve uważają, że raczej nie ma się o co martwić i pewnie do tego nie dojdzie. Tak już profesor Snikal i ja, no cóż, jesteśmy pełni obaw. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie chciałbym, żeby do tego doszło. Jak wspominałem w poprzednim filmie, Hello Games znalazło się na liście Microsoftu, no ale było to już jakiś czas temu. Poza tym zrobili dosyć dużo, zrobili kilka dużych zakupów, więc może póki co się powstrzymają. Tak samo jak z update'em, no czas pokaże, nie? Mam nadzieję, że nawet jeżeli do tego dojdzie, będzie to z korzyścią dla nas, dla graczy, że Microsoft nie wpadnie tutaj na pomysł jakiejś mikrotransakcji, abonamentu, czy cholera wie czego jeszcze, nie? No nigdy po nich niczego dobrego się nie spodziewałem i raczej spodziewać się nie będę. Jest to korporacja. Korporacja się rządzi jednym prawem, prawem pieniądza. I jeżeli coś nie przynosi pieniędzy, to albo się postarają, żeby te pieniądze zaczęło przynosić, albo to skancelują, nie? No ale dobrze, to takie moje czarne myśli. Miejmy nadzieję, że nic takiego się w najbliższej przyszłości nie stanie, a my będziemy wciąż dostawać fajny content do No Man's Sky'a. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym materiale. Na koniec tego filmu wrzucę jeszcze glify do Planety Społeczności. Jeżeli ktoś by chciał, ponownie serdecznie zapraszam. A teraz padam spać. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.